Cześć, mam komentarz wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z holu zakupowego. Dzisiaj kolejny hol zakupowy. Dzisiaj mam dla Was 4 rzeczy do pokazania. Między innymi odzież, ale również akcesoria różne. W sumie to jedna rzecz z takich akcesorii typu torebki na ramię i tak dalej. Więc pokażę Wam po prostu te wszystkie rzeczy. Oczywiście cenki będą Wam się wyświetlały. I chciałem oczywiście również podziękować tutaj pewnej osobie, która napisała mi komentarz pod ostatnim filmikiem z LPU, ponieważ napisała ona komentarz, że tutaj Wam się teraz on wyświetla, że powinienem dawać na każdym odcinku sumę za wszystkie ciuchy. Także dziękuję bardzo Ci, ponieważ dzięki Tobie wiem, że teraz muszę dawać takie sumy. Więc takie sumy będą się oczywiście pojawiały. A ja na początku chciałbym Wam powiedzieć oczywiście, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod tym filmem. I ci, którzy są nowi, to żeby zostawili oczywiście subskrypcję, ponieważ już mamy 1098 subskrypcji. Więc lecimy dalej i po prostu, jeżeli ktoś jest nowy, to niech zostawi suba z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach na moim kanale. Oczywiście miałem dać Wam listę subskrybentów, którzy zasubskrybowali mój kanał w ostatnich dniach albo w ostatnim miesiącu, ale niestety nie wiem, jak to ogarnąć na YouTube Studio, ponieważ wyświetlają mi się subskrybenci jakby, wiecie, z powiedzmy sprzed 3 lat. Więc po prostu, żebyście się wyświetlili tutaj na liście subskrybentów na kolejnym odcinku, to musicie mieć ustawione suby na publiczne, a nie na prywatne. Więc jakby zróbcie sobie tak, bo będziecie mieli szansę, żeby po prostu być na kolejnym odcinku. A my przechodzimy już do pokazywania Wam ciuchu. Dobrze, moi drodzy, a więc... Pierwsze co, to lecimy z bluzą. Bluza Nike Tech. Oczywiście zaznaczam tutaj, że nie chcę z siebie robić żadnego drillu, wcale nie nikogo, ale po prostu spodobała mi się ta bluza, jak i zarówno spodnie do niej, które zaraz Wam również pokażę. No i była oczywiście przeceniona. Z 500 tam paru złotych na 260 na Zalando, więc jakby mega przecenka. Jest to rozmiar oczywiście M. Ja Wam kolor pokażę. To jest kolor taki beżowy. Oczywiście kieszenie ma tutaj po bokach. Rozpinana oczywiście z tyłu. Oczywiście ma kaptur. Bardzo fajny kolorek. Mój ulubiony. Bardzo mi się podoba. Możecie tutaj sobie też zobaczyć, że również ma te czarne obwódki takie. No jak to w techu. Napis, znaczy nadruk. No Nike. Tylko w sumie taki. No i nie ma tutaj tych wzorów takich jak w starych bluzach Techa, ponieważ to już jest nowsza bluza Techa i była przeceniona, tak jak mówiłem, z 500 paru złotych na 260. Więc moim zdaniem mega promocja na Zalando i props dla nich za to, bo naprawdę, no, jak zobaczyłem i mi się wyświetliło w sumie to na Hype, więc jeżeli chcecie, oczywiście to nie jest żadna reklama tutaj sklepów ani niczego, ale jeżeli chcecie, możecie sobie zainstalować aplikację Hype. Będziecie dostawać powiadomienia po prostu o najnowszych promocjach typu na Zalando, na Modivo, no na różnych po prostu sklepach streetwearowych. Ja akurat wtedy dostałem na Hype, że na Zalando jest przeceniona bluza Techa, więc od razu kliknąłem. Mówię, dobra, M-ka będzie dobra. No i rzeczywiście jest dobra. I po prostu sobie ją kupiłem. Także 260 zł kosztowała, tak jak mówiłem. Materiał ogólnie jest spoko. Ja już ją tutaj powiesiłem, jeszcze raz Wam ją pokażę. Materiał ogólnie jest spoko, bardzo fajny. Także props naprawdę dla firmy Nike, że no, takie bluzy wprowadzili w ogóle. I bo naprawdę są one mega, ale to mega zarąbiste. Myślę, że na jesień, na wiosnę będę sobie zakładał, bo wiadomo, no teraz mamy lato, no to nie będę się przecież w to ubierał, bo bym nawet wieczorem chyba, jakbym wyszedł albo w nocy na dwór gdzieś z przyjaciółmi, to bym się chyba po prostu upocił w tym, wiadomo. Teraz tylko krótkie spodenki i krótka koszulka, no ale myślę, że jesień, wiosna,
albo nawet w zimę będzie pasowało i po prostu będzie dobrze fitowało do bucików albo do na przykład kurtki do North Face'a. Także co, przechodzimy teraz do spodni Nike. Spodnie Nike kupione na Snipesie tym razem, również przecenione z 500, tam paru złotych, nie pamiętam już dokładnej kwoty, na 290. Oczywiście z dostawą 290, ponieważ dostawa 20 zł mnie wyniosła. No i mamy takie spodnie. Oczywiście też logo Nike, sznurówki oczywiście. Tutaj mamy jedną kieszeń taką z obwódką czarną, a drugą mamy już bez obwódki czarnej i naprawdę materiał również jest zarąbisty. Z tyłu oczywiście nie mamy kieszeni niestety, ale to mi nie przeszkadza. Jeszcze Wam tutaj pokażę i to już są spodnie w rozmiarze L, ponieważ nie było M-ki. O, proszę bardzo. A że spodnie są slim fit, bo tak było napisane, że są slim fit, czyli takie bardziej obcisłe, no one są w sumie takie, jak sobie porozciągacie to i sobie założycie, to rzeczywiście są takie obcisłe. No to mówię, dobra, biorę L-kę, więc bluzę mam M-kę, a spodnie mam L, nie? No, ale nie jest git, fituje wszystko, więc po prostu, no. I kolorek również jest zarąbisty, ponieważ taki beż. Tu macie oczywiście, tu nic ciekawego nie ma w tych nogawkach, ponieważ no są, no jak to w każdych spodniach normalne, tylko mówię, ta kieszeń tutaj z obwódką czarną, a ta bez, i 290 zł, także myślę, że no warto łapać, wiecie, jakieś promocje. Dobrze, moi drodzy, jak już byliśmy przy bluzach, to w sumie nie pokazałem, ale Wam teraz pokażę zarąbistą bluzę kupioną na Zalando i również przecenioną. Pokazywałem Wam w LPU, że mam koszulkę Armani X Hunch. No i sobie zamówiłem bluzę Armani X Hunch. Proszę bardzo. AX, nadruk wyszywany, naprawdę zarąbisty. Szkoda, że w koszulkach nie ma nadruku wyszywanego, aczkolwiek może gdzieś są z tych Armani wyszywane nadruki w koszulkach, ale ja się nie spotkałem. Ja mam po prostu no, nadruk taki jak tu, o, nadrukowany na koszulce Armaniego, a tu jest wyszywany i naprawdę props dla nich za to, ponieważ to mega, ale to mega jest zarąbiste. Materiał również jest super i co mnie jeszcze urzekło, to to Armani X Hunch. To jest zarąbiste, nie? Jak ja to zobaczyłem, że tu jest, wiecie, napis, to mówię, wow, super, nie? No i ogólnie bluza była przeceniona też z 500 paru, z 500 zł, o dokładnie, z 500, to akurat cenę pamiętam, 500 zł na 280. Więc, no wiadomo, jeszcze przesyłka tam 5 zł, no to 285 mnie wyniosło, ale przesyłki już tutaj do tej bluzy akurat nie doliczam, tylko po prostu, no, tak jak do spodni doliczyłem, bo akurat tam nie pamiętałem tam tej ceny tak dokładnie. Ale tutaj już tej przesyłki, tam 5 zł, to tam nie doliczam, więc 280 zł kosztowała. I co jest jeszcze fajne, na pewno materiał w niej jest mega zarąbisty, tak samo jak w koszulce Armaniego, czy to w koszulkach lub w ogóle ciuchach Bossa, czy tam jego. Także Armani, Boss i Tommy Hilfiger, czy tam Tommy Jeans również, są naprawdę zarąbiste materiały w tych ubraniach, więc no na propsie naprawdę. I co? I bluza nie jest z bawełny, ona jest, słuchajcie, ona ma polister taki, więc ona nie jest bawełniana, ona jest bardziej taka, no również wiosna, jesień. Także no naprawdę propsik tutaj dla nich. Oczywiście kaptur, ja jeszcze mam w ogóle tutaj metkę Wam pokażę. O, żeby nie było, to Wam pokażę tutaj metkę. O, proszę bardzo. Jeszcze nie odciąłem oczywiście, bo przyszła mi w środę. Więc sobie jeszcze tak nie odciąłem, tylko a dobra, na odcinek zostawię, to mówię, to zobaczycie sobie. No i oczywiście tutaj również meteczka, oczywiście ten ikon słynny, jak to przy Armani bywa. No i naprawdę jest mega zarąbista, ona jest ogólnie w kolorze czarnym, ponieważ koszuleczkę też mam w kolorze czarnym, a ja mam ogólnie tak, że jak już kupię na przykład koszulkę, powiedzmy, z Armani czy z czegoś, to już lecę na grubo i po prostu dokupuję również bluzę, a później jeszcze spodnie albo shorty, tak jak na lato. Właśnie mam w planach kupić jeszcze shorty z Armani,
później spodnie dresowe długie z Armani, no i są również na przesence, ale aktualnie jakoś, wiecie, nie za bardzo mnie do tego ciągnie, żeby to kupić, więc sobie jeszcze troszkę poczekam, może jeszcze jakaś większa przesenka będzie, to wtedy sobie po prostu sprawię ten zakup jakby i po prostu sobie to wszystko kupię. No i co? I przechodzimy chyba do ostatniej już rzeczy. Słuchajcie, ostatnia rzecz to jest nereczka. Ja już ją wam pokazywałem na LPU, ja właśnie zapomniałem, bo miałem jej nie pokazywać na LPU, ale jak już ją wam pokazałem, no to mówię, dobra, okej, trudno. Ale i tak wam ją pokażę. Jordana oczywiście. I ogólnie ja mam nerkę do North Face'a. Będę ją sprzedawał na Winted pewnie, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to niech napisze w komentarzu po prostu, albo do mnie na Facebooku. Może sobie ją kupić, ona jest w bardzo dobrym stanie, bez żadnych tam śladów używania czy czegokolwiek. Po prostu ja sobie Jordana kupiłem, bo już o niej od dawna też marzyłem. Ona ma oczywiście tutaj napis taki Jordan Air. Tutaj ma też to logo takie na tym zapinaniu. Ma na pewno więcej kieszonek niż w The North Face'a. No i jest na pewno większa, czyli więcej rzeczy możecie sobie zmieścić i kosztowała ona 160 zł również na Zalando. Również jest z mega materiału. Jeszcze mam z tyłu tak pokażę. Tutaj ma oczywiście taką siateczkę. No, jak standardowo chyba w każdej nareszcie, czy tam w torebce na ramię. Więc moim zdaniem ja bardzo jestem zadowolony szczerze z tych rzeczy, które sobie kupiłem. Mówiłem w ostatnim odcinku również wam, że będzie tak z 5, może nawet 6 rzeczy do pokazania, żebym wam pokazał, ale jednak 4, ponieważ na razie nic więcej mi w oko nie wpadło na Zalando czy na innych stronkach po prostu z przeceny, więc no po prostu na razie tylko te rzeczy kupiłem, które wiecie, gdzieś tam zauważyłem i mówię, o są spoko, no to biorę, nie? A na razie tak na spokojnie, może coś jeszcze wpadnie do oka, to wtedy sobie zakupię i po prostu wam to pokażę, bo lubię się z wami dzielić takimi właśnie rzeczami jak ubrania lub typu torebki, coś tego typu. Także co? Jeszcze raz was zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapek w górę pod tym filmem. Zapraszam was również jeszcze na LPU, kto nie widział, ponieważ mamy już tam 278 bodajże wyświetleń. Jak dla mnie, jak na mój kanał, to jest dużo, aczkolwiek wiem, że mogłoby być więcej wyświetleń i wiem, że was stać na to, żeby zostawić oczywiście łapeczki w górę, także wpadajcie również na LPU i zostawiajcie tam łapeczki w górę, ponieważ mamy niestety tylko 3. Z tymi łapeczkami w górę akurat u mnie na kanale jest problem trochę, ale to dobra, to akurat na to nie patrzę zbytnio, więc po prostu, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć sobie, jakie ja tam ciuszki mam, jakie ceny, ile za to wszystko tam wyszło i tak dalej na końcu, to po prostu zapraszam. Może gdzieś wkleję jeszcze link tutaj do karty w filmie z holu zakupowego i po prostu będziecie mogli sobie kliknąć i sobie to obejrzeć. A ja wam dziękuję za dzisiejszy film. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I co? Cześć.